tutejszej klinice operujemy dwiema metodami, paluch koślawy. Jest to metoda Scarfa i metoda Chevrona. Jak już powiedziałem, w 85% dotyczy to kobiet, ale też przychodzą także i mężczyźni. Mężczyźni głównie na skutek zmian przeciążeniowych zaawansowanych na tle zmian genetycznych. Metoda w ogóle jest metodą bezgipsową. Co to znaczy? Poprzez osteotomię pierwszej kości śródstopia i ustawieniu w prawidłowym położeniu kość przeciętną zespala się implantem. Mogą to być płytki, mogą to być śruby kaniulowane. I ustawienie te powoduje zmianę kąta pierwszego promienia, zmniejszając jak gdyby koślawość. Implanty są utrzymywane powyżej 6 miesięcy, dopóty nie dojdzie do wzrostu kostnego w odpowiednim ustawieniu. Tak? Dlaczego nie stosujemy gipsy? Dlatego, że istnieje specjalistyczne obuwie, które pozwala na obciążenie tyłostopia, zabezpieczając przodostopie, które operujemy przed ewentualnym zniekształceniem i destabilizacją. Pobyt pacjenta jest jednodniowy, wykonujemy te zabiegi w ramach jednego dnia, znieczulenie jest dokręgosłupowe, operujemy najczęściej dwie nogi, dlatego że po 6 tygodniach i niepowikłanym przebiegu wzrostu pacjentka może założyć normalne obuwie. Tak? Już młode osoby w wieku 25-30 lat zgłaszają się do nas celem korekcji tego ustawienia koślawego palucha, dlatego że no, jeżdżą po całym świecie, pokazują się na plaży i no, chcą mieć ładne stopy. Prawda? Natomiast no, nie ukrywam, że też operuję starsze osoby. Natomiast u tych starszych osób są to zaawansowane zmiany. Najczęściej, które wymagają dłuższego stosowania unieruchomienia bardziej skomplikowanych procedur. Do czego zmierzam? No, do tego, że no, nie należy czekać, że ten palec się sam wyprostuje, tylko po prostu szukać odpowiednich specjalistów. Po to, żeby wyprostować tego palca i normalnie funkcjonować w społeczeństwie.